Pierwszym z nich będzie Dawid Kubacki. Musi tutaj Dawid iść full gas, zaatakować, bo ma sporą stratę do podium. Wysoko nad przeskokiem Kubacki, ale na dole nie ma jakiejś porywającej odległości. Trochę powtarza się to, co się za nim ciągnęło tego lata i tamtej zimy, że gdzieś w połowie ze skoku jest wysoko. Zapowiada się, że skok będzie bardzo daleki, ale na dole trochę brakuje prędkości. Poczekajmy, 98,5 metra i minimalnie o 1,5 punktu wyprzedza Dawid Kacpra Juroszko.